Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest już Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, wydaje się, że nie jest to przypadkiem, że Ewangelia o kuszeniu Jezusa przez szatana jest czytana na samym początku Wielkiego Postu. Z jednej strony mamy za sobą karnawał, no w tym roku można powiedzieć mało wystrzałowy. Wielki Post, który rozpoczęliśmy niedawno w środę popielcowo, skłania do pewnej refleksji, do pewnego zastanowienia się, do spojrzenia na swoje życie. Wielu z nas podejmuje postanowienia wielkopostne w kierunku nie tylko kształcenia swojej woli, żeby ona była silna, ale trzeba zwrócić uwagę na to, żeby to była wola ukierunkowana na dobro. Jeszcze lepiej by było, gdyby była ukierunkowana na Boga. Żeby nasze ćwiczenia duchowe, ćwiczenia woli nie okazały się tylko takim, można powiedzieć, kulturystyką ciała czy ducha. Ale wszelkie nasze postanowienia winny dotyczyć mojej relacji do Pana Boga. Jak tę relację przybliżyć? Jak tę relację zawęzić? Akeda, to co mówiliśmy na rekolekcjach. Jak zawęzić, żeby ona była bliższa? I teraz proste jest, że kiedy przystępujemy do walki, do zmagania się, do zacieśniania relacji z Panem Bogiem, to proste jest, że działa, można powiedzieć, jakby przeciwsiła. Można powiedzieć, że im bardziej chcemy iść do Pana Boga, tym coraz trudniej, można powiedzieć, robić się te kroki bliżej. No bo jeżeli chcemy pójść do przodu, to musimy wyjść z pewnego miejsca, w którym stoimy. Te wyjście do przodu nie może dokonać się jedynie w naszej głowie, w naszych pragnieniach, w naszych deklaracjach. Każdy ruch wymaga pewnego wysiłku. Dlatego jest czasami pokusa zostać w miejscu. A zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek tak do końca nie jest ani zły, ani dobry, no taki po prostu, można powiedzieć, normalny. Chciałbyś być przeciętny, jest taka ocena w szkole mierny, ale już nie można mówić mierny, tylko dopuszczający, żeby uczeń sobie źle nie pomyślał, że ocena to o nim mówi, więc jest dopuszczający, przeciętny też głupio brzmi, więc najlepiej powiedzieć, jesteśmy normalni. Nie lec tak do przodu. Co tak będziesz udawał z tą pobożnością? Nie przesadzaj, bądź normalny, stój w miejscu. Ale dobrze wiecie o tym, że jeżeli w tak tempie się ten świat zmienia, to ktoś, kto stoi w miejscu, to tak naprawdę się cofa po duchu tego świata. Czyli z jednej strony jesteśmy ponaglani do tego, żeby iść. Znowu idźmy do Jerozolimy. Znowu idźmy na górę Moria. Całe życie jakby Abrahama do tego zmierza. Czyli idźmy do przodu. Ruch. Mówiliśmy o tym poszukiwaniu prawdy. Ruch, czynność, niestateczność. Czyli jest jakiś pewien wysiłek. Czy najpierw przełamanie natury, która by najlepiej tą energię, którą posiada, zachowała, nie traciła. A z drugiej strony widzimy, że działają siły przeciw tej sile. W duchowości, w religii nazywamy te siły konkretnie. To są siły zła. Siły diabła. To nie są ułomności, to nie są słabości, to nie są nasze potyczki, to nasze takie złe wady. Konkret. Zło pochodzi od zła.
od osobowego bytu. Czy można powiedzieć, że człowiek jest jakiś w pewnym sensie w takim klinczu, bym powiedział, w takim, można powiedzieć, klinie. Z jednej strony no, odczuwa w sobie pociągnięcie do Boga, aspiracje, pragnienia, pójścia do przodu, zawężenia tej relacji. Tak jak w każdej relacji, jeżeli chcemy budować tę relację, to chcemy być coraz bliżej. Idźmy na wyższy poziom. Tak? A z drugiej strony doświadczamy, można powiedzieć, tego pociągania w stronę przeciwną. I żebyście mieli tą świadomość, że jeżeli kiedykolwiek przychodzimy do pracy nad dobrem, jeżeli kiedykolwiek zechcemy czynić w życiu dobrze, jeżeli kiedykolwiek zechcemy wypowiedzieć walkę naszym wadom, trzeba powiedzieć mocniej, naszym grzechom, to zaraz znajdzie się przeciwwaga, która cię najpierw zechce zagłaskać, nie jest tak źle, inni robią gorzej, ale ta przeciwwaga ostatecznie zawsze będzie pochodziła od diabła, który mówi, nie idź tak blisko, nie przesadzaj. Można żyć normalnie. Cokolwiek by to nie było. Pojęcie normalności u szatana to jest w ogóle już wykoślawienie normalności. I dlatego patrzcie, jak ten bliski jest nam Jezus. Można sobie zadać tak pytanie od strony teologicznej. No prawie, że aż o bluźnierstwo może to te pytanie zachodzić. Bóg, Syn Boży i ma do Niego dostęp diabeł? To Marek w dzisiejszej Ewangelii tak bardzo zdawkowo, tak lapidarnie, króciutko. Jezus, to. U Mateusza znajdziemy bardziej taki, można powiedzieć, większy opis tego kuszenia i tego wszystkiego, co się działo w tym czasie 40 dni na pustyni. Marek bardzo zdawkowo, jakby relacjonował, wydał rozkaz, opisał, raport, bez zbędnych opisów. Ale także u Marka wychodzi to, że Syn Człowieczy, Syn Boży zostaje kuszony przez diabła, że diabeł ma przystąp do Niego. Można powiedzieć, no to jak to? Diabeł tak podchodzi do Jezusa? I tu bardzo wychodzi, bardzo pięknie, w kontekście tego kuszenia, jak bardzo Bóg zniżył się do człowieka. Jak bardzo Bóg zniżył się do człowieka. Był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. A Pismo Święte powie jeszcze mocniej powie. Powie, Bóg uczynił go grzechem tego, który jest święty. Przypomnę, Jezus umiera na krzyżu. Śmierć najgorszych skazańców, najgorszych wykluczonych, najbardziej hańbiąca śmierć. Przypomnę, Jezus na krzyżu woła słowami psalmu, można powiedzieć, największej rozpaczy. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. To znaczy, że Chrystus przyjmuje na siebie całą ludzkość, całą ludzką naturę. Wszystkie momenty tej ludzkiej natury. Nawet te, które są, ocierają o to, że człowiek już wątpi w to, że Bóg z nim jest. Można powiedzieć, że nie ma takiego grzechu, który Chrystus jest w stanie przyjąć na siebie, będąc bezgrzesznym. Ale bierze to na siebie, tak jak wziął właśnie ten krzyż wszystkich grzechów. I przez to dziękujemy Panu Bogu, że jest tak bliski nam, że nie jest Bogiem takim wyidealizowanym, takim cukierkowym, lukierkowym, do którego aż strach się zbliżyć. Tylko jest właśnie Bogiem takim konkretnym, tak bliskim człowiekowi, że się wydaje nierealnym, że za bliskim. Jezus, który się modli Wielki Piątek, Wielki Czwartek przed pojmaniem. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Można powiedzieć, że ta cała ludzka wola cały czas była jakoś obecna w Chrystusie. Można powiedzieć, że ten proces tego nauczania publicznego, tego wystąpienia publicznego, to jest proces kształtowania tej woli, poddawania woli człowieka z Nazaretu, Jezusa z Nazaretu, Chrystusowi, Pomazańcowi, Mesjaszowi. W Chrystusie też dokonuje się ta walka. Można powiedzieć, to pokazanie, że jeżeli przyjmuje ludzkie ciało, przyjmuje wszelką słabość tego ciała, poza grzechem. Czyli Jezus przez to zmaganie, przez to kuszenie pokazuje mi, że nigdy w tym kuszeniu nie jesteś sam.
że tak jak on był kuszony 40 dni, u mnie to może być i 40 lat. Tak w tym kuszeniu Chrystus jest obecny. Czyli po pierwsze, czynimy dobro. Publiczna działalność Jezusa ma wyjść głosić Królestwo. Trzeba najpierw, można powiedzieć, oczyścić wszystkie intencje. Oczyścić to wszystkie ludzkie, można powiedzieć, jakieś pragnienia, które się naturalnie rodzą. Mówi się, że są takie trzy główne pokusy człowieka. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha tego żywota. I właśnie nie w tej wersji markowej, ale u mateuszowej czytamy dokładnie to samo. Najpierw jest pytanie o chleb. Jezus jest głodny. Pożądliwość ciała. Nie chcesz chleba? Nie chcesz jeść? Ten chleb, można powiedzieć, wszystkie inne potrzeby jest, można powiedzieć, takim ukrytym znakiem wszystkich potrzeb człowieka, ludzkich, biologicznych. Także związanych z naszą seksualnością, z naszą cielesnością. Czy nie chcesz? Czy nie chcesz? I można było powiedzieć, że na tym etapie świat nas wspaniale zaopatrzy. Tak jak zwierzę, świat nas może wychować, jak zwierzę może nas wytresować, może dać w odpowiednim czasie pożywienie, paszę, w odpowiednim czasie napój, w odpowiednim czasie spanie, w odpowiednim czasie płodzenie. Wszystko ten świat jest w stanie zrobić. I teraz jest ta pokusa tego chleba, to można powiedzieć, to jest ta pokusa, czy chcesz żyć jak zwierzę. Wypełniać tylko te posługi, tylko te pragnienia wypełniać sobie, te potrzeby, które są takie zwierzęce, biologiczne, fizyczne. Druga pokusa to jest pokusa oczu, pożądliwość oczu. Diabeł pokazuje wszystkie bogactwa, na czym ten świat stoi. Można tu powiedzieć, wszystkie kariery, wszystkie wpływy, wszystkie możnowładztwa, to, co byśmy mogli sobie wyobrazić, wygrywają 10 razy w totolotka. Stoi u naszych stóp. Na wyciągnięcie ręki. To, co człowiek tylko patrzy i zazdrości. Ambicje, kariera, władza, posiadanie. Coś, co staje się często naszym, można powiedzieć, też takim motorem działania, a dla niektórych po prostu jedynym motorem życia. Jedynym sensem życia. I diabeł mówi, nie ma problemu, ja ci to dam. Jest wiele karier, które się robi w show biznesie, to wprost niektórzy o tym mówią, w tym świecie celebrytów, które się robi za to, że oddaje się duszę diabłu. Jest w stanie ci to dać, nie ma problemu żadnego. I kariera, i władza, i posiadanie, i majątek. Zresztą wydaje mi się, że to widać, że bardzo często w tym świecie działają takie dziwne szatany, które nie liczą się z ludźmi, bo mają wszystko. Żyją jakby nad ludzie. Pociągają tylko za pewne sznurki. Czasami mamy wrażenie, że to zło jest tak wszechogarniające, tak potężne, tak wydaje się niezwyciężone, że czasami może człowiekowi osłabić się. Ta nadzieja, w którym nie jest, nadzieja płynąca z Ewangelii. I wreszcie pycha żywota. Diabeł na samym końcu mówi, dam ci to wszystko. Wystarczy. Rzuć się z narożnika świątyni. Aniołowie ci będą nosić. Panu Bogu samemu kłaniać się będziesz. Bez względu na to, jakikolwiek człowiek bożki by nie uznawał, to można powiedzieć, że od samego stworzenia, od samego początku toczy się w nim taka walka, żeby siebie wstawić w centrum. Pycha. Czym jest pycha? Pycha jest udawaniem kogoś, kim nie jestem. Pycha jest stawianiem siebie w miejscu Pana Boga, w sobie miejscu nienależnym. I można było powiedzieć, że rozpoczynając ten Wielki Post, staniemy wokół różnych tych pokus, wokół różnych tych dręczeń. I można rzeczywiście pójść na skróty, że ten świat nam wiele zapewni. Oczywiście, że tak. Wiele nam da.
ale ten świat tym samym, zaspokajając nasze wszystkie potrzeby, odetnie nas od Boga. Odetnie nas od źródła naszego życia. Odetnie od naszej nadprzyrodzoności, czy można powiedzieć wyjątkowej godności. Trzeba powiedzieć uczciwie, że te wszystkie, jakiekolwiek by były pokusy, sprowadzają się tak naprawdę do jednej pokusy. Świata bez Boga. Dlatego diabeł, kiedy przychodzi do Jezusa, kiedy przychodzi Go kusić, zanim wypowie pokusę, zapyta, jeśli jesteś Synem Bożym. Jakby powątpiewa albo kpi. Pamiętacie to z krzyża? Jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź. Udowodnij, pokaż. Ludzie dzisiaj tracą wiarę, bo wydaje się, że Boga nie ma. Ludzie chcieliby mieć Boga na wyciągnięcie ręki, na pstryknięcie. Pokaż, że jesteś, uwierzę. Ale jak mówiliśmy o tym wczoraj, cokolwiek Jezus by nie zrobił, i tak mu nie wierzono. Gdyby zszedł z krzyża, też by mu nie uwierzono. To jest jedna, jedyna pokusa, główna tych wszystkich pokus. Zabrać człowiekowi Boga, uczynić człowieka bezbożnym. Świat bezbożnym. Tak się zastanawiałem wczoraj nad tym kazaniem i tak sobie myślę nad ciekawą rzeczą. Bardzo często ludzie tracą wiarę na skutek bardzo silnych doświadczeń. Zagłada Żydów w czasie II wojny światowej, ale nie tylko Żydów. Polaków mnóstwo mordowano, czy wywieziono na Sybir. Kiedy człowiek staje wobec takiego wielkiego zła, to rzeczywiście może się rodzić pytanie, czy Ty, Boże, naprawdę tu jesteś? Dlaczego Ty, Boże, nie reagujesz? Jak Ty to wszystko znosisz? Jak Ty do tego wszystkiego dopuszczasz? I niektórzy mówili wprost, jeśli takie rzeczy się dzieją na tym świecie, to Boga nie ma. To tu jest ciekawa rzecz. Tak na to wczoraj wpadłem. To jeżeli tego Boga nie ma, bo dzieją się takie rzeczy, to wtedy widać dokładnie, co robi człowiek bez Boga. Jeśli Boga nie ma i ludzie te rzeczy robią, no to macie dobry dowód na to, co się dzieje, gdy Boga nie ma. Ludzie mówią, porzućcie wiarę, porzućcie religię. Ludzie się nie będą wyrzynać, nie będą się kłócić. Nie będą ze sobą walczyć, nie będą zmagać, bo rzeczywiście wielokrotnie widzimy, że konflikty zbrojne, konflikty między narodami dzieją się, można powiedzieć, na polu religijnym. Pamiętam ze studiów psychoterapii mówiono nam o tym, że bardzo często różne defekty osobowości, zaburzenia wychodzą na polu religijnym. Dlaczego? To też dzisiaj wybrzmiało w tym naszych różnych wypowiedziach, ponieważ to jest tak delikatna sfera, że ona najszybciej puszcza, że tak się wyrażę. I bardzo często widzimy tu pewne zachwianie, zaburzenia emocjonalności, zaburzenia osobowości na tle religijnym, ale to nie znaczy, że to religia to zrobiła, tylko że człowiek, można powiedzieć, w tym miejscu pękł. W innych jeszcze miejscach to kontroluje. Czy rzeczywiście brak Boga spowodowałby, żebyśmy byli rajem? Czy rzeczywiście brak Boga by spowodował, żebyśmy przestali sobie zazdrościć? Czy rzeczywiście brak Boga by spowodował, żebym do Ciebie powiedział, bracie, siostro? Czy pycha żywota, czy pycha chleba, pokusa chleba, pokusa oczu tak nas zapełni, że będziemy mieli wszystko porówno? Już był taki system, nie udało się. Pokusa bycia bez Boga, świata bez Boga, człowieka bez Boga. Zanim przystąpimy do tajemnicy śmierci Chrystusa na krzyżu, tajemnicy Jego zmartwychwstania, trzeba zadać sobie podstawowe pytanie, czy w moim życiu ma być Bóg. A jeżeli ma być Bóg, to ja potrzebuję zawężać z Nim relacje, oczyszczać to wszystko, co jeszcze we mnie, Boże, nie jest. I to jest praca dla nas na samym początku tego Wielkiego Postu. Do roboty. Mówię sobie i wam. Amen.